Mieczysław Siódek, inwestor indywidualny, były zarządzający funduszem inwestycyjnym, jest moim i Państwa gościem. Witaj na naszym kanale. Witam serdecznie. Gdybyśmy mogli najpierw powiedzieć o aktualnej rynkowej sytuacji, zanim przejdziemy do bardziej zawiłych elementów analizy technicznej. Jak odbierasz aktualną sytuację na amerykańskich indeksach? Dużo mówi się o tym, że to, co mamy, to może być nie do końca tylko i wyłącznie korektą, a może przedsmakiem bessy. Jakbyś mógł nam skomentować sytuację na chociażby indeksie S&P 500. Przede wszystkim patrząc w tej chwili, no jesteśmy na początku grudnia, dzisiaj Mikołajki, nie, wczoraj Mikołajki były, tak? Generalnie sezonowość sprzyja wzrostom, czyli mamy sezonowe wzrosty, statystyka stoi za wzrostami, ale trzeba popatrzeć, co my tutaj widzimy w tej chwili na wykresie, co kreuje, jak co pokazuje popyt i podaż. I tutaj wiadomo, rynek sobie tłumaczy zachowanie różnymi zdarzeniami, jak w tej chwili nową odmianą koronawirusa. My możemy sobie popatrzeć na ten wykres, czy było widać wcześniej jakąś podaż, czy można było to przewidzieć, czy ktoś wiedział o tym, że pojawią się takie informacje. Ja jestem zawsze sceptycznie nastawiony do takiego podchodzenia i tłumaczenia tego jakimikolwiek informacjami. Wydaje mi się, że wszystko można zobaczyć na wykresie poprzez patrzenie, znaczy nie wszystko, może większość rzeczy, bo czasami rynek jest zaskoczony. Czyli bez słuchania portali informacyjnych patrzymy tylko i wyłącznie na czysty wykres. Na czysty wykres, dlatego że może uzasadnię to z punktu widzenia fundamentalnego i dłuższego terminu, na pewno fundamenty mają znaczenie, z tym, że dla nas, dla bezpośredniej gry, dla inwestorów krótkoterminowych bardziej, bo tak powiedział, istotniejsze jest to, jak rynki interpretują informacje i co chcą zrobić, czyli gdzie płyną pieniądze. Musimy sobie zdać z tego sprawę, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć tych wszystkich informacji, nie jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego i dyskontować wszystkiego. Dlatego po prostu prościej jest słuchać popytu i podaży na wykresie. Myślę, że są gracze duzi, którzy są lepiej zorientowani w sytuacji i w tym, co chcą zrobić. Chociażby przykład, możemy popatrzeć sobie na wykres przed ostatnimi spadkami. Jakbyś mógł schować tą ostatnią dużą czarną świecę, to będzie widać to, co się działo na tym wykresie, jeśli chodzi o wolumen. Ja zresztą, jeżeli bardziej szczegółowo tłumaczę to, co się stało właśnie, akurat mieliśmy zajęcia, warsztaty prowadziłem i konsultacje indywidualne i omawiałem sytuację na wykresie mniej więcej w tym miejscu, jak to widzimy, nawet przed tym podejściem, przed ostatnimi dwiema świecami do góry zielonymi, omawiałem sytuację na wykresie. Jak sobie popatrzymy na ten wykres i zastanowimy się, co tutaj robili duzi gracze, to widać, że cały charakter wzrostu, który miał miejsce, był taki dosyć pionizujący. W teorii Wyckoffa to można mówić o pewnej formie buying climax. To nie jest taki definicyjny buying climax, zresztą nie ma takiej euforii z dużym spreadem świecy i z ultrawysokim wolumenem. Ale jak zobaczymy sobie na tę świeczkę oznaczoną przez ciebie już z cieniem od góry, z niebieską strzałką od góry, i popatrzymy równolegle na wolumen i spread tej świeczki, no to widać, że tam się pojawiła jakaś podaż. Jakaś podaż, sprzedawcy się pojawili, którzy zaczęli sprzedawać rynek, krótko mówiąc, realizować zyski. I mówisz o tej pierwszej, czy o tej drugiej świecy zaznaczonej? O tej pierwszej, która pokazała podaż ewidentnie. I teraz to w trading roomie Bryce'a Gilmura, zresztą to tak zawsze nam to tłumaczył i on nazywał tych gości, którzy próbują w taki sposób łapać szczyt kreaturami w garniturach. Mają jakiś powód, tak? Doszukują się jakiegoś powodu, czy to można się doszukiwać powodu geometrycznego, czy tego, że rynek jest wyprzedany, czy w drugą stronę wykupiony, czy na przykład szerokość rynku, są jakieś wskaźniki, szerokość rynku, sentyment pokazują, że coś powinno się cofnąć i wtedy pojawiają się takie szybkie ręce, ludzie, kreatury w garniturach, którzy chcą zagrać na ten pierwszy ruch spadkowy. I patrząc na ich charakter i sposób rozgrywania, oni generalnie to jest grupa graczy, która gra przeciwko dużym spekulantom. Duzi spekulanci to jest taka grupa, którą możemy znaleźć w raportach COT, którzy przez większość czasu na rynku, jak prześledzimy raporty,
zarabiają, mają rację i są po właściwej stronie rynku, oprócz dwóch krytycznych momentów, czyli na szczycie i na dołku. Zwykle na szczytach i na dołkach mają odwrotnie bardzo duże pozycje, czyli na szczycie mają bardzo dużo długich pozycji, największe pozycje i oni padają ofiarą akcji właśnie kreatur, tak? Bo kreatury, jak się zachowują tacy duży spekulanci? Oni grają po price action, czyli mają swoje stop lossy w pewnym miejscu na rynku, gdzie będą redukowali pozycje, a generalnie ich założeniem jest piramidowanie w trendzie wzrostowym, czyli trzymanie się trendu. Jak sobie popatrzymy na ten wykres, no to wiadomo, że te stop lossy były pod tą niebieską linią mniej więcej, czyli pod ostatnim dużą świecą o dużym spreadzie tutaj powinny być stop lossy. Czyli pod świecą z 3 listopada. Tak, i taka akcja kreatur zwykle ma miejsce, to jest takie strząśnięcie, czyli takie pójście po stop lossy, czyli jeżeli oni otwierają krótkie pozycje, szukając szczytu, łapiąc szczyt, co nie polecam, to ich targetem do zagrania jest, takim generalnie, próba zagrania przeciwko dużym spekulantom, czyli wyrzuceniem ich na stop lossach, dzięki temu oni będą mogli zamknąć pozycję. No i tutaj to się nie stało akurat w tym miejscu. Nie stało się, rynek spadał, proszę zwrócić uwagę na narastające wolumeny na tym spadku, czyli pojawiła się podaż, czyli ktoś otwiera krótkie pozycje, dość duże pozycje, przeciwko rynkowi będzie musiał szukać zamknięcia tych pozycji, czyli gdyby rynek od razu sięgnął tych stop lossów, no to oni, te kreatury po prostu mogą zamykać pozycje, zamykają pozycje, nastąpiło wstrząśnięcie i rynek może rosnąć. A to, co się stało na tym wykresie, to jest budowanie trading range'u, takiej konsolidacji, takiej właśnie ala dystrybucji. Czyli to mówi nam jedno, że czym więcej ten taki okres trwa, ci duzi spekulanci zostają po stronie długiej, to skoro kreatury budują pozycję spadkową, w związku z tym oni ten spadek, krótko mówiąc, ten spadek będzie bardziej bolał. Będzie bardziej bolał, dlatego że oni mają więcej pozycji, które muszą zamknąć, czyli muszą zdynamizować ruch do dołu, żeby wywołać pewnego rodzaju panikę. I ta kolejna świeczka z cieniem od góry, znowu z wzrastającym wolumenem. Zwróćcie uwagę, jak wzrasta wolumen na tych podażowych świeczkach. Znowuż pokazuje, że te kreatury stawiają dość duże pieniądze na ten spadek, czyli będą szukali wyrzucenia dużych spekulantów. I to nagranie, akurat omawiające, mniej więcej na tym etapie, znajdziecie u mnie na Facebooku, na profilu Smart Inwestora. Ja zresztą przychodziłem tam na wykres godzinowy i pokazywałem miejsce, gdzie ten ruch do góry powinien pójść, gdzie się zaczynała się podaż. To było 3-4 dni przed spadkami mniej więcej, które nastąpiły chwilę później, gdzie było widać, można było zdetektować tę podaż. Zielonego pojęcia nie miałem o Omikronie wtedy, o tym, że coś tutaj się będzie działo. Tę podaż po prostu było widać na rynku. Także potem nastąpiło uderzenie, możemy teraz przejść dalej na wykres, zobaczyć, jak wzrosły wolumeny. Bo tutaj też kolejna rzecz ciekawa jest bardzo. Jak sobie popatrzymy, mam nadzieję, że widzicie Państwo, jaki mamy wzrost wolumenów tutaj na dole. Jakby się udało nawet ścieśnić wykres i byś pokazał tak w dużej perspektywie, że to są duże wolumeny przez kilka dni. Także tutaj dość duża polaryzacja nastąpiła. I tutaj też zwróciłbym uwagę na jeden charakterystyczny element, który się wydarzył. Zanim przejdziemy może do tego, co się w tej chwili, jak to wygląda, bo w tej chwili mamy podejście krytyczne, jakbyśmy sobie popatrzyli, bo te poziomy, w których w tej chwili, te poziomy, w których jesteśmy w tej chwili, to z punktu widzenia uderzenia podaży są dość krytyczne, czyli tutaj jest ważny moment, akurat jesteśmy na sesji mocno wzrostowej, dochodzimy pod strefę oporową i jakbyś rzucił H4 na przykład, to widać, że ta czerwona kreska akurat pokazuje ostatni start tej ostatniej nogi podażowej, gdzie ten wolumen uderzył, mniej więcej 4350. I to jest miejsce oporowe, dosyć krytyczne w zależności od tego, jak rynek się zachowa, czy rynek pojawi się uptrust. W tej chwili wiadomo, że mamy fazę, powiedzmy, trendu wzrostowego na niższych interwałach. I dochodzimy do strefy oporowej. Ważne jest, co rynek właśnie dokładnie w dniu dzisiejszym tutaj zrobi, jak się zachowa. Wracając do sezonowości, sezonowość sprzyja nam nowym wzrostom, ale to miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy, jest to krytyczne. W zasadzie tutaj mi się okaże, czy popyt pochłonie podaż,
bo to jest miejsce startu uderzenia tej podaży, tak dosyć miejsce, obszar dosyć krytyczny w tej chwili. Przekroczenie tego poziomu, rozumiem, to jest poprawa wierzchołka. Przekroczenie, czyli przekroczenie w jakiś sposób, tak? Czy tutaj będzie się odbywało to w ten sposób, że na przykład będą się pojawiały świece, które będą przekraczały i zamykały się nisko i rysowały cienie od góry, będzie widać wtedy podaż, która pokazuje swoją siłę, czy po prostu nastąpi przejście ewidentne, następna duża zielona świeca, przejście tego poziomu, potem cofnięcie, to będzie oznaką tego, że popyt pochłonął podaż. I wtedy możemy pokusić się o to, że no, będziemy testowali, znaczy przynajmniej weszliśmy w trading range. Na pewno to, co się stało, jest pewną zmianą charakteru ruchu. Zmianą charakteru ruchu i myślę, że w tej chwili to jest rozgrywka między bardzo dużymi graczami o coś więcej. Tak? Przypomnę, statystycznie mamy rajd Świętego Mikołaja, statystyka sprzyja wzrostom w tej chwili bardzo mocno. Generalnie jest to okres, w którym w 90% rynek mniej więcej rośnie, poza kilkoma przypadkami takimi najbardziej drastycznymi. Na przykład niższy szczyt w 2008 roku był bodajże 8 grudnia. Rzadko, bo rzadko, ale to potem bardzo bolało. I tutaj zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, jakbyś rzucił 15-minutowy wykres, bo na rynku są czasy takie, znaczy z racji swojej obecności na rynkach, no to 30 lat, różne rzeczy widziałem. Widziałem, jak rynek przechodził z handlu takiego sesyjnego typowo na handel prawie całodobowy, jak pojawiały się opcje i dominowały rynek, jak pojawiały się HFT, jak VIX nabierał znaczenia dla funduszy i różne akcje temu tutaj się działy. I ostatnio, jak sobie popatrzymy, bardzo mnie zdziwiła sesja, jakbyś cofnął trochę do tej sesji spadkowej, jak sobie popatrzymy, o, rozznaczony tym prostokątem pomarańczowym, ten rozkład wolumenu. No czegoś takiego to ja nie widziałem. To jest, jak sobie popatrzymy na ten rozkład wolumenów, to dobrze trzeba by się przyjrzeć też akcji podażowej, ale generalnie zasada jest taka, że na rynku amerykańskim pierwsze 15 minut jest na wolumenie dużym i potem generalnie w czasie sesji wolumen spada i ostatnia świeczka dnia, czyli takiego handlu sesyjnego, to jest znowu już duży wolumen. I to są największe wolumeny. Pierwsza i ostatnia świeczka, jeżeli mówimy o 15-minutowych, tak możemy sobie to potraktować. A sytuacja taka, że zdarzały się sytuacje, że na przykład pojawia się w ciągu sesji świeczka z większym wolumenem niż pierwsza, no to znaczyło, że będzie trend, generalnie znaczy. No ale takiego rozkładu, że mamy tutaj kilka, 6-7 świeczek o zbliżonym wolumenie, bardzo dużym, no to czegoś takiego to ja nie widziałem. Widać było taki handel maszynowy między, jakby to nazwać, coś dziwnego i tutaj jakby inni uczestnicy rynku się pojawili. Szczerze mówiąc, zobaczyłem jeszcze jedną informację też, taką informację, która mi gdzieś tam przeleciała, nie pamiętam w serwisach, gdzie w tej chwili źródła, ale że powstały jakieś fundusze, które zaczynają grać, dosyć duże fundusze, które zaczynają grać na rozszerzenie zmienności. Czyli w zasadzie zaczynają grać tak jakby, może dla adeptów analizy technicznej, myślę, że większość osób wie, co to jest strzał stochastyczny Bernsteina. To jest takie zdarzenie, czyli chodzi o zdarzenie mało prawdopodobne, ale jak już się zdarzy, no to po prostu pojawia się bardzo istotny ruch. Czyli rzadko statystycznie, ale jak już jest, to jest bardzo mocne. Czyli krótko mówiąc, większość graczy, jak gra na zmienność rynku, czyli patrząc na różnego rodzaju wskaźniki, to gra od jakiejś zmienności do zmienności, że rynek wykonał, wyczerpał swoją zmienność, a te fundusze właśnie zaczynają szukać rozegrania przeciwko innym uczestnikom rynku, którzy uważają, że pewna zmienność, rynek się charakteryzuje pewną zmiennością. Także myślę, że to warto obserwować, bo to jest dość ciekawe zjawisko. I te wolumeny, to może być jakiś taki moment znowuż historyczny z punktu widzenia patrzenia na rynki. Czasem zdać sobie, że rynki się zmieniają w czasie. Tak. Ja wyrosłem na geometrii. U Grajsa Gilmura graliśmy korekty 1:1. Główne setupy, na których funkcjonowałem w trading roomie, to
intradayowe korekty intradayowe. Jakbyś mógł pokazać nam teraz przykład czegoś, co się grało kiedyś, co działało i co się z tym stało, co się zmieniło, tak żeby każdy sobie zdał sprawę, że rynki, pomimo tego, że niektóre prawidłowości zostają z nami na lata, a nawet na wieki, chociaż na wieki to jest może trochę przesada, bo mamy tak naprawdę trochę ponad 100 lat historii rynku, ale chodzi mi o naprawdę długi, długi czas. Co tu się zmieniło? Jakbyś mógł podać jakiś przykład tego, co do tej pory działało? Generalnie w trading roomie u Bryce'a Gilmura było kilkanaście setupów, które graliśmy, ale takim podstawowym, zgodnym z metodologią, setupem, układem, to było granie na korekty 1-1 i to intradayowo z wykresu 5-15-minutowego. To były różni uczestnicy trading roomu różnej wielkości korekty grali. No takie 5-7, ja lubiłem 3-punktowe na przykład korekty, granie na takie krótkie korekty intradayowo i one bardzo fajnie działały. I dlaczego one działały? Trzeba sobie zadać pytanie. Dlaczego one działały w tym okresie, to lata 2003-2008, w tym okresie naprawdę to był bankomat, dlatego że wtedy pojawiała się automatyzacja na rynku i pewne po prostu uczestnicy rynku starają się podejmować według nich racjonalne decyzje na rynku, czyli w jakiś sposób uporządkowane. Chcemy sobie uporządkować rynek, który generalnie jest w chaosie, myślimy, że on jest uporządkowany, w związku z tym jest to sposób składania zleceń. Jak nie wiemy, jak złożyć te zlecenia, to sobie próbujemy jakoś to ułożyć w głowie i korekta 1-1 jest takim jakimś bardzo prostym i łatwym do zdefiniowania geometrycznie i komputerowo algorytmem, w którym rynek może wracać na rynek po korekcie, zakładając, że jest korekta. No i to bardzo fajnie funkcjonowało, po prostu algorytmy to rozgrywały i tam się pojawiały zlecenia, które były wcześniej zaplanowane. Generalnie rynek kiedyś, jeszcze patrząc jak się cofniemy w lata przed 2000 rokiem, a w zasadzie jeszcze przed hossą internetową, przed komputeryzacją taką rynków, no to bardzo ładnie geometrię typu nawet korekt 1-1, czy generalnie zniesienia Fibonacciego, tak sobie popatrzymy na to z sentymentem można popatrzeć na wykres S&P 500 z takich lat właśnie około 2000 przed 2000 rokiem, no to tam wszystko było zrobione perfekcyjnie geometrycznie. A zniesienie 38,2 to była brzytwa, czyli 50%, to w ogóle idealnie to chodziło. W tej chwili no ze świeczką szukać takich idealnych geometrii, no to wynika wszystkim ze zmian strukturalnych. Kiedyś, jak ja zaczynałem swoją karierę na rynku, to ludzie musieli, jak ja byłem maklerem, to musieli złożyć zlecenia o godzinie 8, 9 rano, zlecenia sesja rozpoczynała się o 11, czyli trzeba było to wcześniej zaplanować, zlecenia poszły, gdzieś tam każdy musiał racjonalnie to zaplanować. Generalnie handel wyglądał w sposób zupełnie inny, czyli gdzieś tam każdy musiał to planować, w związku z tym wszyscy planowali, szukali jakichś algorytmów, jakichś kombinacji, jak to chodzi. Też ważne miejsca, takie na przykład jak zniesienia Fibonacciego, 38,2 zniesienie, czy 50%, no to tam się kumulowały zlecenia i te miejsca, można powiedzieć, w jakiś sposób działały. Jak sobie prześledzimy stare wykresy dzienne, tygodniowe, to idealnie zobaczymy takie geometrie, że to, no, można powiedzieć, książki pisać i poezja. Teraz tego nie ma. Nie ma dlatego, że rynek rządzi się innym prawem. Rynek w tej chwili szuka płynności. To przede wszystkim płynność. Płynność, czyli szuka stopów, szuka zleceń przeciwnych. W związku z tym bardzo często takie miejsca są łamane, ale dają z kolei pewien edge, tak? I jeżeli mówimy o tych krótkich korektach, no to wystarczy, takie krótkie korekty pojawiają się w fazach trendowych, typowych fazach trendowych, które no, dosyć rzadko występują na rynku, dlatego że rynek częściej jest w konsolidacji. Mam taki przykład, chociażby dzisiejszego ruchu, może spojrzeć na S&P, czy na DAXa spójrzmy. Patrzymy sobie na 15-minutowy wykres, chociażby. To możemy znaleźć, to jest 15-minutowy? Tak jest, ale możemy przeskoczyć na 5, bo tu może będzie bardziej widoczny. No to tutaj, powiedzmy, to jest przykład taki typowo w trendzie korekt 1-1 i następna korekta to jest około 35 punktów 1-1, idealnie zrobione jako przykład takiej korekty. To jest korekta w trendzie, tak? W trendzie, dlatego że mamy fazę
fazę markup, jak sobie byśmy ten wykres zwęzili, to zobaczymy wcześniej dość długą konsolidację. Ciaśność. O tak, no to widzimy dosyć długą konsolidację, z której nastąpiło wyjście, czyli widzisz wybicie tych szczytów, rynek wszedł w fazę trendu, czyli no coś na ostatnie dni dość rzadkiego, bo wchodził w takich mniejszych trendach. W takich fazach trendowych, kiedy jedna strona jest ewidentnie dominująca, to takie korekty działają. Jak na Nasdaqach sobie popatrzymy, korekty 20-punktowe, czy na S&P, no to one działają no, bardzo wręcz co do punktu, co do tika, ale bardzo rzadko. Czyli to nie jest granie tego typu codzienne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy próbować to zastosować. I sposób grania, tak jak ja to robiłem, tak jak my to robiliśmy zgodnie z metodologią Gilmura w Trading Roomie, w tej chwili no, jest nie do grania, powiem krótko. Tak? To jest rzadko coś takiego, nie uzyskujemy przewagi statystycznej grając na takie korekty, krótko mówiąc. Jest ich zbyt mało, takich dokładnych, żeby uzyskać na tym przewagę statystyczną. Trzeba bardziej przywiązywać rolę do tego, do popytu i podaży, czyli tego, co widać, w którą stronę no, jest dana akcja, tak? Czy dominuje popyt, czy podaż, co się dzieje na rynku i dopiero to trzeba wpisać bardzo wyraźnie w te korekty. Wydaje mi się, że mówiąc o korektach jeden do jednego, o czym ostatnio zrobiłem kurs dla XTB, jest poświęcony głównie korekcie 1 do 1. Link do kursu znajduje się poniżej, więc dla tych, którzy chcą trochę bardziej rozumieć to, o czym mówimy, to oczywiście można i polecamy z tym kursem się zapoznać. Przepraszam, że ci wszedłem w słowo. Możesz kontynuować. No to jest w tej chwili takie korekcje 1 do 1 i geometry dają nam bardzo fajny edge, taki nie z punktu widzenia zawodowego tradera, ale bardziej inwestora takiego, który chce gdzieś dołączyć do trendu swingowego, gdzieś w swingach inwestycyjnie. Tam się nie da grać, tak jak my to u Gilmura graliśmy z maksymalnie dwupunktowym stop lossem na S&P 500. Te stop lossy muszą być znacznie szersze, ale daje nam pewien edge patrzenie na wykresy. Ja w tym kursie omawiam wykres dzienny DAX-a i pokazuję przykład z całego roku, jak można było rozgrywać według tej metodologii, jak to wychodziło. No taki dość dobry przykład, akurat bieżący w tej chwili, jakbyśmy sobie patrzyli na złoto. Na złocie jesteśmy w ciekawym miejscu. To jest wykres dzienny. I też jak chodzi geometria? Jak chodzi geometria? To był przykład, tak? Tylko jak sobie patrzymy nawet na ten sam ruch wzrostowy po tym długim cieniu, mieliśmy tak zwanego 1 do 1 double drive'a, to jest ruch mierzony, dokładnie około $160 każdy, czyli dał nam jakiś edge. Edge geometryczny wpisuje się też w miejsce, jak popatrzymy sobie na lewą stronę tego wykresu, no trochę bardziej, ale chodzi mi o to miejsce podażowe, czyli po tej dystrybucji, czyli widać było, że to był raczej ruch korekcyjny. No, bardziej ta niebieska linia, tak? Jak można zaznaczyć to niebieskie. To jest to miejsce, tak? To podażowe. A teraz jak sobie popatrzę na to, co się teraz dzieje, ewidentnie mamy dominację na wykresie dziennym podaży. No i też widzimy coś, możemy dostrzec jedną rzecz, to jak popatrzymy sobie na ten cały spadek, to jedna rzecz, że to jest korekta 1 do 1, dokładnie. Tutaj mamy równość tych ruchów. Jak sobie popatrzymy też na wolumeny, to zobaczymy wąskie spready pojawiające się przy dnie tej korekty i relatywnie duże wolumeny, czyli jest wolumen stopujący. Po prostu zobaczmy największy wolumen na ten ruch obecny, bieżący do dołu. O, tutaj. Ten czerwony skok wolumenu. Tu się pojawił popyt po prostu. Wiemy, że się pojawił popyt. W tej chwili rynek jest ewidentnie pod presją jeszcze podaży, tak? Ale próbuje coś tutaj ubijać, czyli korzysta z tego edge, powiedzmy, korekty 1 do 1, ale bardzo istotnym elementem tej korekty 1 do 1 jest price action i miejsce, w którym nie tylko samo, że to jest 1 do 1, ale też miejsce, w którym to się dzieje. Czyli zwróć uwagę, skąd startował ostatni ruch popytowy. Ta cała seria zielonych świec właśnie startowała z tego poziomu. To jest istotne miejsce, jest test tego miejsca, tak? Także rozumienie popytu i podaży, czyli rozumienie też geometrii razem z popytem i podażą, czyli z pewnymi zasadami, którym się kierują duzi gracze, daje nam pewien edge, czyli też kwestia próby rozegrania tej korekty 1 do 1 we właściwym
miejscu, no to jest z jakimś rozsądnym stop lossem, bo tutaj oczywiście ten dołek mniej więcej niebieskiej linii, tam 1761, gdzie jest opisane wybicie tego dołka, no to też tam prawdopodobnie będą jakieś stop lossy, także to nie jest, bardzo często taki dołek pada ofiarą tego spadku i tam wtedy narastają wolumeny. Czyli będzie jeszcze jedno wstrząśnięcie, nie mam żadnego pojęcia, trzeba patrzeć, znaczy patrzeć, co tutaj rynek będzie robił, ale w tej chwili próbuje jak powiedzieć, no w tej chwili, że to jest akumulować, to jeszcze jest trochę za wcześnie, bo tutaj powinien się pojawić sygnał siły, ewidentne kupowanie, ale no coś próbuje robić. Są gracze, którzy próbują tutaj skupować. O tak. Czy oni zdominują w tej chwili rynek? Znowuż sezonowość tutaj się pojawia, która zacznie sprzyjać złotu, złoto generalnie w tym okresie grudniowo, takim do styczniowym, przewaga statystyczna jest po stronie wzrostów, czyli jest to dobre, dość dobre miejsce, ale tutaj jeszcze popyt musi trochę popracować, musi po prostu popyt pochłonąć podaż, musi się pojawić jasny sygnał no, tak zwanego kupowania do góry. Ja o tym dosyć często mówiłem, że żeby zakumulować, to łatwiej się kupuje, akumuluje, jak coś spada i brzydko wygląda. Jak już kończymy akumulację, duzi gracze, no to starają się pokazać, że okej, może rosnąć. No i tutaj tego może rosnąć jeszcze nie ma. Krótko mówiąc. Okay. Ale jest to pewien edge. Mm-hmm. Czy przy takim scenariuszu, nie wiem, powinniśmy zakładać właśnie rozgrywanie i kupowanie, podpinanie się pod to budowanie popytu, czy poczekać na przełamanie na przykład tego dołka, bo to przełamanie tego dołka powinno być jasnym komunikatem, że to podaż jednak wraca do gry. Nie samo przełamanie, ale sposób tego, to jest istotne. Czyli to będzie wyrzucenie stop lossów, tak jak popatrzysz na ruch mniej więcej sierpnia, tak początek sierpnia chyba, ten wąs długi taki, tu mamy tego wąsa. Tak. No to jest akcja typowo wyrzucająca, idąca po stop lossy, szukająca płynności. To jeszcze się stało w nocy z niedzieli na poniedziałek. No niestety trzeba sobie zdać sprawę, że na rynku taka nazwa kreatury to jest dosyć właściwa. No ludzie szukają sposobu zarobienia, krótko mówiąc, czyli rynek szuka takich trochę wrednych ruchów. Ja bym to tak nazwał wrednych, bo jak ktoś miał stop lossa, to po prostu wyczyścili stopy i rynek potem rósł w drugą stronę, czyli jest to dosyć często działanie, czyli nie sam fakt przebicia jakiegoś wsparcia, tylko jakość i sposób przebicia tego wsparcia się liczy. To jest jedno z takich charakterystycznych elementów teorii Wyckoffa, spring i uptrust, właśnie na tym polegają, ale o tym też trochę mówię w kursie, z kolei odnośnie dotyczącego wolumenu na XTB też można znaleźć. Mój pierwszy kurs dla XTB. Jakbyś mógł wytłumaczyć teraz też, co znajdziemy w tym kursie aktualnym, no i też czy warto do tego kursu wolumenowego sięgnąć i czy tam się coś nie pozmieniało, tak jak w przypadku geometrii, tego przykładu rozgrywania tych korekt na niskich interwałach. Jeśli chodzi o samą geometrię, no to jest właśnie, staram się wytłumaczyć, z jednej strony jest tam sporo wiedzy takiej, no myślę, że trochę historycznej, ale też takiej encyklopedii i wiedzy, no pokazujących, jak to geometria fajnie kiedyś działała, może kiedyś ktoś z tego będzie korzystał i pokazywał działanie różnych na przykład grup wskaźników Fibonacciego. W tym czasie, kiedy byłem w Technic Roomie u Bryce'a Gilmura, był taki Chińczyk, Richard Tu, który naprawdę robił takie analizy i potrafił znaleźć takie zależności, że to Szapobal, to czapki z głów i no, to kiedyś bardzo fajnie działało. Po prostu rynki w jakiś sposób jakby miały zakodowany pewien swój rytm. Właśnie to wynika z tego charakteru składania zleceń, że ktoś nad tym panował, ktoś próbował przynajmniej nad tym panować. To było trochę, rynki były trochę bardziej wyrafinowane, miały stąd teoria Gana też, wiele takich rzeczy, które no, pokazywały taką tajemnicę rynków, ale w tej chwili myślę, że po 2008 roku to zaczęło się zmieniać. Rynek został zdominowany przez brutalną siłę prostej regresji i ilości kapitału, którego można w ułamkach sekund dostarczyć na rynek. Potem się pojawiły opcje, rynek większy od rynku giełdowego. Także wiele tutaj zaczęło się zmieniać. Na tym polega przede wszystkim kluczowy błąd ludzi, którzy w podejściu do analizy technicznej, niezrozumienie
zmian strukturalnych na rynkach. Analiza techniczna zupełnie inaczej w tej chwili działa generalnie niż działała kiedyś, książkowo. Także trzeba sobie z tego zdać sprawę. Jest wykorzystywana, wszyscy się nauczeni, że jak jest formacja głowy z ramionami, powiedzmy, że jakaś inna formacja, to powinna tak zadziałać. No i okazuje się, że część z nich tak działa, część nie. Pamiętam takie pierwsze zderzenie z takimi aksjomatami geometrii, to było moje granie na luki, bo to jest też w trading roomie u Gilmura. Pamiętam, że pierwsza rzecz po otwarciu sesji to granie na zamknięcie luki, żeśmy grali. Fenomenalnie działało przez kilka lat. Po czym luka była zamykana w 50%, a potem zobaczyłem w którymś roku statystykę, że 80% luk na S&P 500 z jednego roku jest niezamknięty. Czyli jak coś działa zbyt dobrze, to się znajdują ludzie, którzy chcą przeciwko temu zagrać. Mamy w tej chwili przykład tych funduszy, które pojawiają się, które grają na rozszerzenie zmienności. To jest coś, co statystycznie daje przewagę jednej stronie, a duże pieniądze mogą zacząć grać przeciwko temu. I to jest... Trzeba brać to pod uwagę. To są zmiany strukturalne. A wracając do kursu, jeśli chodzi o geometrię, no to jest właśnie próba takiego podejścia i pokazania, że geometrię można wykorzystać i można w sposób racjonalny podejmować decyzje z punktu widzenia takiego bardziej swingowego, ale trzeba jasno czytać wykres. I bardzo trzeba w tym kursie z geometrii odwołuje się również do kursu wolumenowego, bardzo jasno, czyli odwołuje się do popytu i podaży, to trzeba widzieć na wykresie. Gdzie jest popyt, gdzie jest podaż. Niezależnie skąd pochodzi, czy on pochodzi z geometrii 1:1, czy pochodzi z tego, że gdzieś są wystawione opcje, czy są inne powody astrologiczne, czy ktoś wyemitował jakieś ETF-y, czy cokolwiek innego, czy ktoś chce sprzedać, bo potrzebuje pieniędzy, to widzimy na wykresie. Wykres z wolumenem pokazuje nam, co się dzieje, niezależnie od źródła. Wszystkie zlecenia dotyczące każdej argumentacji muszą trafić na rynek. I rozumienie tego, gdzie one są, gdzie one startują, gdzie one się pojawiają, to jest tak zwane czytanie, jak nazywam, czytanie taśmy po barach. I to jest się w stanie przeczytać, gdzie te zlecenia są. Oczywiście są ludzie szybsi, którzy grają na taśmie, grają, patrzą na zlecenia, które się pojawiają w karnecie zleceń, gdzie ile się przehandlowało. To można zobaczyć bardziej drobiazgowo oczywiście i są do tego instrumenty. No tylko to jest kwestia jeszcze percepcji. Link do kursu, do obydwu kursu, bo też tego wolumenowego, znajdziecie w opisie poniżej. Pięknie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Mieczysław Siudek, którego kursy dostępne są w domu maklerskim XTB. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.